Cześć! W dzisiejszym filmiku opowiem Wam troszeczkę o tym, jak to się stało, że tak naprawdę utraciłam kontrolę nad odchudzaniem, nawet nie wiedząc kiedy, jak to w ogóle wszystko przebiegało i dlaczego tak naprawdę doprowadziłam siebie do stanu wycieńczenia organizmu, mimo że byłam, jak na swój wiek, bardzo inteligentną dziewczynką. Tak więc, jak wcześniej już mówiłam, odchudzałam się z początku w bardzo niewinny sposób, gdyż myślałam, że gdy tylko zrzucę te 3 kg, to będę bardziej lubiana, bardziej wartościowa. No i tak nie jadłam kolacji, tylko paczkę chipsów, bo myślałam, że to mnie uratuje. Mówiłam o tym w poprzednim filmiku, tylko chcę, abyś był lub była bardziej wprowadzona. Dobra, więc tak. Jeśli chodzi o samą utratę kontroli, tak naprawdę nie zauważyłam, kiedy to było. Gdyż jest to naprawdę trudne, bo przecież to ty nie jesz. Twoje ciało odrzuca się od lodówki, tak, od jedzenia. Jednak tak naprawdę to nie do końca tak funkcjonuje, gdyż w pewnym momencie w twoim umyśle zaczyna tworzyć się tak jakby druga osoba. Ona zaczyna ci mówić, że nie jedz, nie rób tego, tego ci nie wolno. I każe ci robić różne dziwne rzeczy, na przykład izolować się od innych, bo przecież oni zawsze mogą zachcieć jeść. A co ty wtedy zrobisz, gdy zapytają się ciebie, że po prostu nie chcesz, tak? Tym bardziej, jeśli już jesteś w takim etapie, gdzie chcesz to ukrywać, bo w domu zaczynają wybuchać awantury z tego powodu, że okej, że jesteś za chuda, za chudy, że nie powinnaś tak robić, że powinnaś coś zjeść. No i tak, w moim przypadku było to tak, że budziłam się każdego poranka i moim celem, pierwszym celem nie było pójście do toalety, tylko było pójście do mojej ukochanej wagi łazienkowej. Miałam taką nie elektryczną, tylko taką starą, standardową wagę i jak wiadomo, od natężenia, jakim staniesz na wagę, od tego, ile wody masz w swoim organizmie, waga będzie wahała się o te 500 gram, tak? 500-300 gram. To jest oczywiste. Więc tak, jeśli moja waga pokazała rano mi jakieś 200-300 gram więcej niż poprzedniego, to po prostu byłam sfrustrowana, wykończona, w ogóle zezłoszczona i wszystko. I po prostu jedynym moim celem tego dnia, kolejnego dnia, było zrzucenie jak największej ilości gramów. Więc tak, później szłam do toalety, no i później to myślałam, kombinowałam swój już bardzo okrojony jadłospis, na przykład do jednego jogurtu bądź jednej bułki i okroiłam go w ten sposób, aby zjeść jeszcze mniej. Tak więc potrafiłam na przykład zjeść tylko jeden pomidor bądź jeden pomidor i pół bułki. Okej, taka drastyczna, że dla siebie nie byłam. Jeden pomidor i pół bułki na cały dzień, tak? No i do tego wykonywałam też kilkaset brzuszków. Gdy na przykład stwierdziłam, że dobrze, i tak bardzo ładnie ostatnio pracowałaś na to, żeby schudnąć. I zjadłam sobie dodatkowo te pół bułeczki lub jedno jabłko, to postanowiłam, że okej, zjadłeś to, spoko, super, należało ci się, ale za to zrób 800 brzuszków. Tak więc, wracałam ze szkoły, bo chodziłam wtedy jeszcze do podstawówki, do której miałam zresztą niedaleko, więc byłam szybko w domu. Wracałam ze szkoły, gdy jeszcze nikogo nie było, i siadałam sobie, włączyłam jakiś film, no i co, zaczynałam robić brzuszki. Robiłam serię po 50 brzuszków, przerwa 1 minuta. No i zapisywałam to na kartce, ale też byłam tak jakby przekonana, że okej, być może się pomyliłam, być może mi umknęło, także zamiast 800 brzuszków wychodziło z około 1000, bo byłam przekonana, że okej, może zbyt mało się postarałam, więc nie słudne, bądź przytyję jeszcze bardziej. Dlaczego tak bardzo bałam się przytyć? Wiesz, w moim umyśle po pewnym czasie zaczęło kształtować się taki jakby, nie wiem, straszny głos bądź
przekonanie, nie wiem nawet jak to opisać. Coś, co mówiło mi, ty gruba świnio, jeśli ty przytyjesz te 200 gram, zaprzepaścisz wszystko, na co tak pracowałaś. A w końcu chciałabyś przecież zaakceptować siebie i poczuć taką prawdziwą radość, którą czerpiesz z życia. Tak więc anoreksja obiecała mi radość, a jak się okazuje, dała mi smutek, żal. I stała się moim jedynym źródłem satysfakcji, szczęścia, bólu. Sprawiło to, że zupełnie odizolowałam się od innych. Nie chciałam spędzać czasu z najbliższymi. Jakieś pytania dotyczące jedzenia sprawiały to, że mój nastrój diametralnie się pogarszał. Miałam co chwilę wahanie nastroju. To było uzależnione między innymi przez liczbę, jaką widziałam na wadze. To było po pierwsze, tak? Jeśli przytyłam te 200 gramów, to byłam po prostu zdruzgotana cały dzień, lepiej było mnie nie dotykać. A jeśli schudłam te 200 gram, to czułam się świetnie, cudownie, czułam się piękna, ale tylko przez godzinę, bo później stwierdziłam, że tak naprawdę piękna będę, jak schudnę jeszcze z 2 kg. Piękne i wartościowe oczywiście, chodzi mi o to piękno zewnętrzne i wewnętrzne. Tak, a jakieś pytania ze strony najbliższych o to, czy nie schudłam, lub jakieś awantury, które już później się pojawiały, związane z jedzeniem, wprowadzały mnie w ogromny żal, w ogromny bunt, izolację, gdyż po prostu czułam, że te osoby chcą tak jakby odebrać mi to wszystko, na co tak ciężko pracowałam. Dlatego też potrafiłam zamykać się w swoim pokoju, płakać, płakałam w nocy, żeby nikt nie widział. No i po prostu nie potrafiłam sobie wyobrazić, że w życiu liczy się coś innego, że może to mieć inny sens niż tylko zrzucenie jak największej liczby kilogramów. Pomyśl tylko, miałam wtedy 13 lat. Zobacz, jest wiele młodych osób, które mają ten problem i boją się o tym komukolwiek powiedzieć. I zobacz, one nie mają już młodości, dzieciństwa, już na wstępie swojego życia czują, że coś tak naprawdę jest z nimi nie tak. I popadają w coś takiego, w taką słodką pułapkę i nie potrafią się z niej wydostać. Tak, wiesz, jeśli podejrzewasz to u swojego dziecka, ale o tym będzie jeszcze jeden filmik, to polecam ci po prostu zauważyć to, jak ono reaguje na temat jedzenia. Jeśli nigdy wcześniej nie miało z tym problemu, a zacznie ci reagować emocjonalnie. Nie mówię tutaj o wkurzeniu się, mamo, przestań, przecież ja jem, tak? Znaczy coś takiego, bo to tak może zareagować zwykła nastolatka, zwykły nastolatek, bo wiadomo, są w wieku odchudzania. W wieku dojrzewania, w którym często się odchudzają. Ale jeśli będzie to zbyt mocno napiętnowane tymi emocjami, jeśli zauważysz, że każdy dzień jest tak jakby wypełniony taką walką o jak najniższą liczbę na wadze lub każde wspomnienie o jedzeniu, każde, nieważne w jaki sposób, prowadzi twoje dziecko do jakiegoś głębszego, gorszego samopoczucia, to wtedy należy zauważyć, że coś się dzieje nie tak. Okej, dziękuję wam za dzisiaj, przesyłam mnóstwo uśmiechu i życzę miłego dnia. Jak zwykle zapraszam na swojego bloga oraz do obejrzenia kolejnego filmiku za tydzień. Pa, pa!